gadżet sztandarowy w sztandar wprowadzić. Z radością przyglądam się zwłaszcza tym najmłodszym uczniom, dla których ten dzień jest wyjątkowo szczególny. To dla Was początek szkolnej drogi. Myślę, że czujecie radość, ale pewnie trochę tremy, bo zawsze to, co nowe, wywołuje w nas mieszane emocje. Ze swojej strony mogę Was zapewnić, że już po kilku dniach poczujecie się w naszej szkole jak w domu, bo tutaj wszyscy jesteśmy jak jedna duża rodzina, która wzajemnie się wspiera. Należy też pamiętać, że 1 września to nie tylko dzień rozpoczęcia roku szkolnego we wszystkich polskich szkołach, ale również data wybuchu II wojny światowej. Drodzy goście, 83 lata temu uczniowie nie mogli rozpocząć tego dnia normalnej nauki, ponieważ wybuchła wojna. Pragniemy złożyć hołd i podziękowanie całemu pokoleniu polskich dzieci wojny. Proszę o powstanie i minutę ciszy. Dziękuję Państwu. Niech to będzie wyraz szacunku i wdzięczności za to, że dziś możecie uczyć się w normalnych warunkach. Chciałabym gorąco życzyć wszystkim uczniom sukcesów w nauce. Życzę Wam również, aby szkoła oprócz miejsca obowiązkowej nauki była miejscem, do którego przychodzicie z przyjemnością, by spotkać się z koleżankami i kolegami. Rodzicom życzę jak najwięcej radości ze swoich pociech i ich edukacyjnych sukcesów, a nauczycielom satysfakcji z pracy zawodowej, wytrwałości w niesieniu przysłowiowego kaganka oświaty oraz wszystkim optymizmu i uśmiechu na co dzień, realizacji planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności. Kochani uczniowie, pani dyrektor tak pięknie Was zachęciła do wstąpienia do naszej szkoły. Powiedziała, że tylko i wyłącznie Was może spotkać tutaj radość w tej naszej szkole. Rzeczywiście ta szkółka jest nie za duża, malutka. Prawie na co dzień każdy nauczyciel może indywidualnie uczyć te nasze pociechy. Do naszych tych 9 szkół, gdzie organem prowadzącym jest gmina, po wakacjach wraca 893 uczniów. Do przedszkoli, punktów przedszkolnych pierwszej klasy zerowej będzie uczęszczać 414 przedszkolaków, a z Wami będzie pracować 193 nauczycieli. Do szkoły, moi drodzy, będziecie docierać w różny sposób, ale u nas przeważającą część dowozimy, znaczną część z Was, bo aż 516 uczniów będziemy dowozić 10 autobusami. Po raz pierwszy witamy 120 pierwszoklasistów, dla których wszystko jest nowe, jak powiedziała pani dyrektor. Wszystko jest nowe, wszystko jest ciekawe. Na starcie macie taką białą kartkę, bielutką kartkę, którą możemy powiedzieć, że ta kartka to stanowi ramkę. I przez ten czas edukacji, co będziecie w tej szkole, musicie tą kartkę wypełnić różnymi kolorami. Powstanie taki obraz wiedzy i doświadczenia. Myślę i mam nadzieję, że choć przed Wami wiele wyzwań, to uda Wam się przeżyć wiele wspólnych, dobrych chwil właśnie w tej szkole. Bo szkoła to nie tylko miejsce przekazywania wiedzy, umiejętności czy nauki, ale również zdobywania wielu cennych doświadczeń. Tutaj wszyscy uczą się współpracować, rozwiązywać problemy, wspierać się nawzajem, szanować. Stworzenie tak dobrej atmosfery będzie możliwe tylko wtedy, gdy razem
Wszyscy razem. Uczniowie, nauczyciele i rodzice. Będziecie się o to starać. My jako organ prowadzący szkołę też dołożymy wszelkich starań, by wszyscy czuli się w szkole dobrze. Drodzy nauczyciele, na progu tego roku szkolnego nowego chciałbym wam życzyć, no co wam życzyć? Radości z wykonywanej pracy. No i oczywiście samych sukcesów. Pamiętajcie, drodzy nauczyciele, że nie wszystkie z nich da się zmierzyć ocenami uczniów. Bądźcie dla uczniów autorytetem, źródłem wiedzy i wsparciem. Drodzy rodzice, pamiętajcie, że macie wspólny cel. Jak najlepszą przyszłość waszych dzieci. Nie zapominajcie też, że nauczyciele są tu dla nich. Że zawsze są gotowi was wspierać w wychowaniu waszych pociech i w rozwiązywaniu ich problemów. No i moi drodzy, kochani uczniowie, życzę wam, aby ten rok szkolny pozwolił rozwijać wasze zdolności i budował waszą pewność siebie. Pamiętajcie, że oceny są ważne, ale nie są najważniejsze. A wiecie, co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, abyście w tych murach szkoły poznali samych siebie, odkryli własne talenty i mocne strony, aby nauka sprawiała wam przyjemność. Powierzam pani Agnieszce Kakietek, wyłonionej w drodze konkursu, funkcję dyrektora szkoły podstawowej w Styżyńcu na okres od dnia 1 września 2022 do 31 sierpnia 2027. Podobnie akt powołania kierujemy do pani Marzeny Demeszko, wyłonionej w drodze konkursu na funkcję dyrektora szkoły podstawowej w Siedniku. I tutaj pani... Bardzo dziękuję organowi prowadzącemu, organowi nadzorującemu, nauczycielom, rodzicom, związkom zawodowym za obdarzenie mnie zaufaniem i powierzenie tak ważnego i odpowiedzialnego stanowiska dyrektora szkoły. Czeka mnie dużo pracy, aby nie zawieść państwa zaufania. Dziękuję również moim uczniom, bo to oni są dla mnie najważniejsi i to oni od 31 lat stanowią sens mojego zawodowego życia. Z gorącą prośbą zwracam się do państwa o pomoc i wsparcie. Proszę o życzliwość i uśmiech, wyrozumiałość dla nieświadomie popełnionych w przeszłości błędów. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela pani Annie Mruczkowskiej. Stopień nauczyciela mianowanego. Uczy w szkole podstawowej w Sitniku. Na stopień nauczyciela mianowanego powołujemy panią Annę Grytę i pani uczy w szkole w Ortelu Książęcym. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela pani Edycie Paczkowskiej. Zaczarowana kraina Rakowiska. Przedszkole nasze, gdzie tam uczęszcza 100 naszych milusińskich. Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy. I opiekuna młodzieży. Dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu miłowania ojczyzny. Tradycji narodowych. Poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż. Dziękuję. Po ślubowaniu. Pod zielonym dębem dziewczyna stała, swego kochanego tamnego dała. Słonko już zachodzi, długo czekać mam.
wita. Słonko już zachodzi, długo czekać mam. Przyjdzie, przyjdź Jasieńku, do cię buzi dam. Poczekaj dziewczyna moja kochana, bo mi tu matula robotę dała. Szybko się uwinem, potem miła ma, ugłaszczę utulem, byś nie była zła. Szybko się uwinem, potem miła ma, ugłaszczę utulem, byś nie była zła. Wybiła już godzina. Dzwonek, rok szkolny się zaczyna. Znów dni popłynął pracowite. Nad książką szkolną, nad zeszytem. Życzę wam wszystkim na początek szkolnego roku samych piątek. Te życzenia samych piątek kierujemy w szczególności do uczniów klas pierwszych. Pamiętajcie, że nie taki diabeł straszny, jak go malują i że każdy z nas był kiedyś w pierwszej klasie. Początki na pewno nie będą łatwe, ale wierzymy, że nauka w naszej szkole będzie dla was owocna i przyjemna. Mamy nadzieję, że inni uczniowie też nie spoczną na laurach i będą brać aktywny udział w życiu szkoły, w konkursach, zawodach sportowych, olimpiadach, rozsławiając imię naszej szkoły. Lekko na sercu, choć ciężkie i trudniste, jeśli chcesz poznać, jak piękny jest świat, otwartą głowę i oczy niej bystre, weź w rękę książkę i bądź za pan brat. Dzień dobry, szkoło, chodzimy znów do twoich klas. Nieszkolny dzwonek, jak beber marsza gra. Znajome kąty, wesoło też witają nas. Dzień dobry, szkoło, wakacji minął czas.